Dzień dobry, witam. Moim gośćmi, moimi gośćmi dzisiaj są państwo posłowie, małżeństwo Kinga Gajewska i pan Arkadiusz Myrchać. Witam. Dzień dobry. Prezent zrobiony? Yy, tak, ale nie powiem jaki. <laughs> <laughs> tak, no wszystko powinno być gotowe na czas. Ja się <laughs> tylko, ja tylko śmieję, bo ta nasza randka jest odłożona w czasie. Mieliśmy się spotkać parę miesięcy temu, to była jeszcze kampanii. Kampania, pani, pani poseł Gajewska do mnie napisała, że nie mogę, nie możemy jutro, bo szef kazał mi jechać do Piły. Ja od razu sobie pomyślałem, jak oni to ogarniają. Kandydowanie w dwóch okręgach. Dziś Warszawa, jutro Piła i trójka dzieci. Bo jak, jak się poznaliśmy, to wy chyba byliście na etapie pierwszego, czy, czy po pierwszym. Chyba, chyba, chyba tak, tak. tak. Albo był, albo w pierwszym było w drodze. No na pewno dzięki temu, że mamy y, tak y, liczne potomstwo, udaje nam się y, dobrze zorganizować czas. I chyba to jest wszystko kwestia y, właśnie dobrze zorganizowanego kalendarza. Ćwiczyliśmy 8 lat, y, jak to wszystko ogarnąć, 5 lat z dziećmi, y, no i teraz chyba ale ogarniacie, ogarniacie sami, czy jakieś babcia, Tak, jest wsparcie. Chcielibyśmy. No. Nie no, to, jest takie, to jest takie trochę przedsiębiorstwo rodzinne. No, musimy liczyć też na pomoc, tak? I, i, i zawsze to. A jeszcze nie macie prywatnie... karty, karty wielkiej rodziny? Mamy kartę do Tak, tak, tak. Czasami od, nawet. Nie dzieci, że Trójkę. trojga. Tak. Czasami nawet posiłkujemy się znajomymi. tak? Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że już tak nikt nie mógł przyjechać pomóc, żeby nam pomóc, bo było posiedzenie Sejmu. Za to jednego faceta ścianą, który się cały czas chwali, że lubi małe dzieci. Czy powierzylibyście sobie dzieci na popołudnie przewodniczącemu. Premier Tusk ma znakomity kontakt z dziećmi i widać, że znakomicie się odnajduje w roli dziadka i pewnie taty. Zresztą ja pamiętam taką sytuację, bo nasza Lilka, środkowa córeczka, ona miała wtedy półtora roku. No i nigdy nie była jakaś taka no, chętna, śmiała, bo, i śmiała i otwarta. I występowaliśmy na scenie, a Lilka. Była na jakiejś konwencji, tak, dzieci konwencje. tam krążyły, tak? I ona nie chciała zejść ze sceny, przy czym. To się kobietom no, trzeba jest... <laughs> zdarzyło. Ale mężczyznom też, przez z doświadczenia. Wiedziałem, że właśnie bardziej mężczyzną mają więcej takich możliwości występowania na scenie. Natomiast y, wtedy y, pan przewodniczący wziął Lilkę y, w ramiona i. Pomógł, tak. Pomógł to było oficjalne błogosławieństwo, tak? Ale ona w ogóle nie, nie, nie zapłakała się, nie, nic nie. po się. Widać, że no jest tak. Wy się, się poznaliście tutaj w Sejmie? Z żoną? No tak. bo no ta. wczoraj sobie przypomnieliśmy. Czyli, czyli Wy, wy jesteście małżeństwem czysto czy to... poselskim, tak? tak? nigdy się nie widzieliśmy wcześniej, zanim się spotkaliśmy w Sejmie na szkoleniu parlamentarzystów. Nie wiem, czy, czy, czy to tak zwane orientation? To, to, był wasze, to było Wasze pierwsze spotkanie, tak? Ta, no. Yy, no nie do końca, bo ja nie byłam na szkoleniu, ale. Tak. Ale na tych pierwszych spotkaniach yy, to chyba wtedy był premier Ewy Kopacz yy, w kpr -mie. mieliśmy takie spotkanie dla nowo wybranych posłów, i wtedy akurat przydzielono nas do jednego stołu. No i tak, o! Skąd jesteś? Tam, takie tam no, rozmowy, nowo przyjazd, nowo wybranych. A kiedy rozmawialiśmy lat temu, chyba sześć albo 7, to był Toruń. Czy wasza baza to jest Toruń czy Warszawa? Dwie bazy. Dwie bazy. Trzy, bo, bo, bo poseł, pani poseł e, e, kandyduje z e, pod Tak, tak. Mieszkamy też w, trochę w błoń, szczególnie w takie świąteczne weekendy i tam też mamy bazę przygotowaną do SLEGu dla dzieci, a wszystko jest bardzo trudne logistycznie, bo potrzebujemy trzech łóżeczek. I faktycznie mamy i w Warszawie trzy, i w Toruniu trzy, i w, w Błonią u rodziców. A pani ryby kandyduje z pod Warszawy, bo jest pani stąd? Tak. Jestem urodzona w, no w Warszawie, ale tak całe życie mieszkam. 33 lata w Błonią. Moje, moje miejsce na ziemi. A ja za to Jak ogarniacie, że tak powiem. Yy, mówię, czy, czy w domu macie rząd koalicyjny? Czy ktoś jest premierem? Yy, nie, mamy bardzo koalicyjny dom. Rotacyjny, <grym> tak? Premier rotacyjny. Znaczy, yy, to my tak zawsze podkreślamy. Przewodniczący, zawsze jakiego? Tak. No, <grym> znaczy, generalnie u nas, każdy z nas musi umieć wszystko zrobić, to na pewno, tak? w sensie i od tych domowych obowiązków, i od tych związanych z, z dziećmi. I też się staramy, jak mamy takie sytuacje zawodowe. Żeby nie być jednocześnie obciążonym w sensie takim tego samego dnia w tych samych godzinach. No staramy się zawsze jakoś wymieniać, tak? Że jak Kinga coś Chociaż panuje. Nie, nie, że jeszcze nie zaczęliśmy rozmowy, a już zaczęliście mówić, że musimy dzieci odebrać z przedszkola czy ze żłobka, więc czasem to się zjeżdża. nie? Tak, tak. No, czy są takie właśnie, że tak powiem, kamienie milowe w ciągu dnia, które nam ten rytm wyznaczają. Czy odprowadzenie dzieci, odbiór dzieci, kolacja, kąpiel. To są takie momenty, kiedy staramy się nic nigdy nie omawiać, gdzie staramy się. Stają się być obydwoje dyspozycyjni, tak? no bo to są takie krytyczne. A jak, moje, jak poradziliście to? sobie w kampanii? Yy, ty pod Warszawą, ty w Toruniu, zupełnie inne okręgi, to jednak jest kilka godzin samochodem, mhm. więc to, to logistyczny najpierw. Albo pociągiem. W tej kampanii to głównie była komunikacja Warszawa-Toruń, w moim przypadku pociągiem. I chyba tak się po prostu dzieliliśmy, bo w przypadku poprzedniej, pierwszej kampanii, no to był Juliusz Mały, no to faktycznie tak było. Na, Był tym karmiłam. Dziecku. Teraz przy tej trucie raczej robiliśmy tak, że ja na te dni kampanijne do siebie jechałem z najmłodszym synkiem. Jechaliśmy po prostu pociągiem. Kinia to zostawała wtedy z dwójką. No i tak te obowiązki dzieliliśmy tam i pomagają ja na to, ciekawie. Zostajesz z dwójką dzieci, zapanować nad dwójką dzieci, po, po, praca wzajemnie, jak to ogarnąć? Czyli liczba dzieci tutaj ma mało do znaczenia, bo. Akurat dużo ciężej jest z najmłodszym, czyli z Amadeuszem, którego zabierał. To jest najmłodszy na Zabierał mąż. Robić. Ale nie wszystko spokojnie, da się, da się połączyć i być zarówno aktywnym i w Sejmie, i podczas kampanii wyborczej. No a jak nam poszło, to chyba najlepiej to, pokazali to, to wyborcy na No mąż, 64 tysiące głosów zdobył. A żona 85? Sześć. Sześć. Dobrze, przepraszam. Dzisiaj przeczytałem w, w polityce, że jesteście yy, małże, małżeństwem jak z żurnala. No, to było takie publicystyczne określenie, <laughs> panie redaktor. E, ale to, co tam na pewno fajnie wybrzmiało, to to, że w domu tw jakby tworzymy z pewną dużą wspólnotę, natomiast zawodowo staramy się każde z nas realizować, każde z nas pracuje na swój dorobek i jak to tam opisane, na swoje nazwisko. Ale jest ta mądrość życiowa, może prawdziwa, może pozorna, pod tytułem, żeby pracy nie przynosić do domu. Tak. Czy w wypadku ludzi, którzy wykonają pary, które wykonuje tę samą parę, tę pracę, to jest w ogóle robialne? Jest. No, trochę tak, trochę pomagają dzisiaj te prace zdalnej komunikatory. Dużo rzeczy się załatwia powiedzmy sobie na jakichś grupach czy na jakichś takich zdalnych, zdalnych rzeczach, to możemy sobie na chwilkę gdzieś wyskoczyć do, do zaciszu, do pokój i gdzieś tam jeszcze porozmawiać, coś napisać. No i ewentualnie wieczorem coś nadrabiamy, ale mimo wszystko staramy się tak zorganizować, żeby dzieci nie odczuwały, że mamy dużo pracy i na razie to jakoś wychodzi. Chociaż ja nie ukrywam, że jestem już po tych latach doświadczenia z mężem, zdziwiona tym, jak on to robi, bo całkiem sporo chodzi do mediów i zawsze jest super przygotowany do każdego wywiadu i się na znawiam, sputanie, Kiedy? Na ale kiedy on się dowiaduje w ogóle takich i liczb, i statystyk, i no, samych artykułów, więc... Więc jakoś no muszę no, się to nauczyć, sposób. muszę podejrzeć. Muszę jakoś. Nie, znaczy, Naprawdę, wszystko można pogodzić. Zresztą, no i parę milionów rodzin łączy na co dzień funkcjonowanie w pracy, w domu też. No, nie robimy niczego nadzwyczajnego. zwycięstwo wyborcze Wam trochę życia nie skomplikowało. W tym sensie, że mieliście literalnie przed wyborami ten sam adres pracy, a teraz pani poseł Sejm, pan i Sejm i ministerstwo, niby blisko, ale. Już jesteśmy po kilku dniach, no to tak jeszcze Ale, nie Ale mówię, przygotowaliśmy się 8 lat i uczyliśmy się jak układać swoje aktywności rodzinne, życiowe, zawodowe w sposób taki, żeby być aktywnym na każdym polu. I to nam się udawało, więc jesteśmy mocno przetrenowani. I teraz będziemy wdrażali życie jak być tutaj dobrym ministrem. I Panią Przewodniczącą, Panią Poseł, tak. A nie ma czasem takiej refleksji pod tytułem przed chwilą byliśmy w domu, teraz jestem w Sejmie, a obok znowu ten gość. No właśnie, czasami jak rozmawiamy w Sejmie, a rozmawiamy też dużo, podchodzą do nas koleżanki, koledzy mówią Co, w domu się nie możecie nagadać, brama o wam? Szczerze? W domu to my właśnie mamy najmniej okazji, że sobie na spokojnie porozmawiać, bo tak cały czas dzieci, dzieci pójdą spać, no to wtedy musimy I zrobić te wszystkie Musicie iść do sejmu, żeby sobie pogadać, czasami... po, po to jest Sejm od gadania, nie? No ale to jakkolwiek czasami tak jest. Ale fajnie tak sobie poglądać, się w ławach poselskich i minister występuje z dobrym, bardzo dobrym ostatnim wystąpieniem o, o Pana Mistrze Zióbrze. To tak człowieka duma rozpiera i tak Boże, naprawdę minister, nie musi nic Minister to mówię, że... Tak, ale tak naprawdę człowiek nie musi nic zrobić, w sensie nie musiałam się przygotowywać, robić sobie żadnych tam notatek do przemówienia. On wychodzi o klaski, wszyscy się odwracają do mnie. I... Klaszczą mi, że są. Ale w domu to jest jak mówimy, w domu to jest Arek, a nie pan tak. minister Arkadiusz. 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 Ale nawet Arkadiusz, tak kinię najbardziej lubi ten zwrot. Czy nie mówisz czasem y, lekko y, kpiąco, o pan minister przyszedł do domu, nie ma. No się no. dopiero. Ale jesteś jednym z dwóch, dwóch małżeństw, tak? Mhm. Sejmowych. Nie mhm. lubimy tego porównania. Nie słyszałem. Nie, znaczy... Nie, i to nie jest w sensie, żeby też nie odbierać tego osobiście, że my się jakoś nie lubimy, bo, bo to nie chodzi o to, tylko po prostu. Są... Inno mamy zupełnie Inno historię. Światy. Inną historię, tak? My się tu poznaliśmy i już byliśmy w polityce, jak się poznaliśmy, a tam jest troszkę inna sytuacja, że jednak jeden z małżonków, tak trochę bardziej skorzystał z, wcześniej, że tak powiem, z popularności drugiego małżonka, no ale też mają swój oczywiście dorobek prywatny, więc to jest z tym trochę inna historia. Ładnie powiedziane. Bardzo proszę. <śmiech> <śmiech> a jeszcze a propos problemów grafików, grafikowych. Pan biega rano wieczorem, bo są dwie frakcje. <laughs> Do tej pory starałem się biegać zawsze z rana, tak w okolicach właśnie gdzieś tam odprowadzania dzieci. Teraz muszę się nauczyć biegania w innych porach dnia, no bo o tej porze to już muszę być zazwyczaj w pracy. Ale żona czasem mówił, słuchaj, wiesz wyluzaj, wyluzuj tą z tym bieganiem, bo nie. trochę nie. Wręcz przeciwnie, Odwrotny. zawsze no, właśnie odwrotnie mówię, Muszę odpocząć, idź tak? tak, znaczy jest niedziela, my tutaj się tam porobimy sobie w domu, pobawimy się z dziećmi i tak dalej, idź sobie teraz spokojnie pobiegaj. No bo wydaje się, że właśnie chyba te weekendy zostaną e, jako ten czas na, na, na sport. Ale też robię to z premedytacją, bo jak człowiek nie uprawia żadnego sportu, nie biega, to szczególnie w przypadku męża, który miał już ze trzy operacje na kręgosłup, to po prostu y, y, no, człowiek nie ma takiej mocy fizycznej do tego, żeby obsługiwać trójkę tylko dzieci. Poemu. I w ogóle tego, takiego pamiętam, To Z tego co pamiętam, to nie tylko mąż miał z kośćmi problemy, nie? No, tak było. <noise> to ty miałeś więcej operacji niż ja akurat. Tak, tutaj. tak, ale nie trzeba zawsze zachowywać tą, y, t, taki duch sportowy, bo, bo dzięki temu i człowiek psychicznie lepiej żyje i przede wszystkim fizycznie jest w stanie y, później mieć właśnie ten power do tego, żeby y, pracować wspólnie. W zdrowym ciele zdrowym A czyli, Czy jeśli rozmowy domowe kończycie w Sejmie, to, 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 to w, sejmie, w domu gadacie głównie o polityce? Kurczę tak, często. Tak. Ale wspieracie się o politykę? Też. Też. Czasami się spieramy. Tak. tak. I to takie właśnie. E, Proszę o partię czy o Polskę bardziej. I Unię Europejską. Unii no tak. Różnie. To dobrze, zależy dobrze. tak, jaki temat się pojawi i czasami mamy jakieś odmienne tematy. Przepraszam, z jakiego powodu mielibyście pokłócić o Unię akurat? Postrzeganie jakieś. Tak, pojawiają się mówię, jakieś takie bieżące tematy, nie? To tak, żeby też nie, to, co w nie domu, wyciągać niech dyskusji. Nie dyskusji. Tak, reg... wychodzimy jedną pięścią. Ale pod Warszawą różnice klimatyczne, że tak powiem, obyczajowe między pod Warszawą a Toruniem są chyba żadne, prawda? Czy jest jakaś różnica? Nie, tylko językowe mówi się jo. W ja, jak się w Toruniu? Jo. A zamiast jo, zamiast ja? Nie, tak. Nie, jak tak. tak. Jako On tak. Zamiast, jako tak. tak tylko po, czy, jo, jo. poszedłeś po ziemniaki, jo, tak? No. <grym> tak, tak. <grym> no i yeah. no jednak to jest trochę inne miasto. No, Toruń, no to wiemy, turystyka, historia, sport, żurzel. ryzyk. No, też nie przesadzajmy. Nie. Tym żyją ludzie przede wszystkim spoza Torunia. W Toruniu tam tym ryzykiem mało kto się przyjmuje, mało kto go widzi i słyszy. Chyba, że płaci rachunki. Ym... Chyba, że tak, po tym geotermii. Tak, po geotermii. To, 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 to wtedy może. Muszę... Dużo mieszkańców, bo rachunki wzrosły To Nie jest trad trademarkiem. Nie, 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 nie nie jest. Nie był. I mówi, wszyscy tym się chyba najbardziej ekscytują właśnie poza Toruniem. Głównie chyba mam wrażenie w Warszawie. Trochę szkoda, że jak słyszą już, a przyjechałeś stronia ryzykowo. ryzykowo, no ale no... no Toruń no, to powi powinien zostać nadal miastem Piernika i Kopernika, a nie zasz Rydzyka. Ja zawsze mówię, że, że hasło To to jest Kopiernik. Yy, ale y, rekomendujemy <tuszy> wszystkim... No, pogodzi obydwie. Te. Rekomendujemy wszystkim, żeby odwiedzali Toruń, jest przepięknym miastem. Też Pamiętam ten piękny hotel, jest tuż nad Wisu, taki wczeglany. Jest też, bulwar pewnie, A, albo bulwar, bulwar, bulwar albo tak. tak, no chyba o ten chodzi. Udzielamy tak, tak. kilka takich. przepięknych, przepiękne że jest najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie. I Serce więc, rośnie, i jako kibic i, I według mnie jest jeszcze najlepsze sushi, jaki jadłem na świecie. Nie tak? w rynku, tak. Nie, tak. nie, nie pamiętam. Fran no, przy, nie, przy Franciszkańskiej. Ale właśnie tutaj... kiedyś pojechałem na, na, na męż do Torunia żużlowy i... Tylko pan redaktor ma taką ułatwioną sytuację, bo jest różnie przepiękny stadion w Gorzowie. No, ale jako kibic no, żonego Gorzow jest trudny. <gry> nie jest możliwe. A wiemy doskonale, że nie pochwali Gorzowskiego stadionu. Ale też jest dobry stadion. Te, te animozy są wygasłe. Tak, to tak jak, jak u nas, jak zbyt koszt. Koszt. Tak. Nasze no, już w ogóle tego nie czujemy. Nie. Ale oprócz, oprócz samego żółwia w Toruniu i tych imprez żółłowych, które są niesamowite i przyciągają y, no, międzynarodową publiczność kibiców, no to też jest y, sporo takich y, kulturalnych, jak Kamera y, Image. Coffee Fest, różnego no, rodzaju a, tak koncerty. Więc... Wszystkich zapraszam do Torunia. A dotknęliśmy sportów motorowych. Ja z pewnym zdziwieniem usłyszałem od Was w innej restauracji toruńskiej parę lat temu, że pani posłanka Gajewska profesjonalnie uprawiała motocross. To nie była zabawadka był sport, tak? Jeździłam, no, tak. No, teraz ty się możesz palić, tak? Nie, no jeździłam na, faktycznie na, na motocyklu crossowym, jeździłam w zawodach cross country, To no, chyba niebezpieczne z momentami, nie? Czy ja wiem? No, <noise> Pamiętam, że wtedy był jakiś gips na nodze, więc momentami na pewno, nie, pewno niebezpieczne. No, miałam niestety kilkakrotnie sytuacje. No akurat jeśli chodzi o kolano to zerwałam kilkakrotnie więzadło, ale to wynikało nie z tego, że sport jest niebezpieczny, tylko chyba z jakiejś... No, po prostu moich błędów, błędów na torze, i jakby nie popełniła tych błędów, to by nic się nie stało. Bo on uprawia sport bardziej odpowiedzialny, tak? Nie, absolutnie. Nie, 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 powiedziałabym. nie, nie, nie powiedziałabym, bo biegacze też dotyka dużo kontuzji, też trzeba mieć odpowiednie Ale przy, odpowiedni przy, przy strój. stroj. w trudno w zadwa krzyżowe zerwać. Mamy takiej kolego, że staniesz no, i po prostu. Kieś tam sobie... na dziurkę się stanie w chodniku i można. Znaczy, powiem tak, po tylu doświadczeniach no, człowiek uczy się słuchać swojego organizmu. W trakcie o, biegania, tak, po bieganiu, że jak widzi, czuje, że coś boli, to nie, nie wychodzi z domu, poczeka ten dzień-dwa, żeby nie prowokować. I to takiej mądrości się na. No, a no, czy nie... bardziej lubicie swoje miejsce z pracy teraz niż rok temu? Czy zmienił się ten Sejm? Nasze okay. Zupełnie inne są emocje. Nasze, okay. Dla nas to jest, to jest po prostu z, że, z piekła do nieba. Że, że, że nie krzyczy się, już nie ma dni, teraz siadaj, tak? Nie, no tak no, no, oczywiście wykrzykują posłowie z przegranej strony, ale no, jednak atmosfera jest inna. Natomiast to, przed czym przestrzega nas przewodniczący, i sami mamy taką wewnętrzną blokadę, że też ten triumfalizm i taka pycha, ona niby łatwo przychodzi, ale trzeba się jednak powstrzymywać, bo zawsze możesz się znaleźć po tej drugiej stronie. I... Co, to znaczy? co, co to miałoby znaczyć w praktyce, żeby nie triumfować? Jest to ładne słowo po angielsku "glowd", żeby nie, triumf... nie triumfować. Jest coś takiego w zawodach yy, yy, akurat ze sportu yy, yy. Przytoczę tą sportową stronę Japonii w sumo, że jeżeli zawodnik wygrywa, to zostaje dyskwalifikowany, jeżeli się tak cieszy jeszcze na, na ostentacyjnie się cieszy mm. na ringu. Więc wydaje się, że oczywiście, oczywiście się cieszymy, widać tą zmianę, ale jakieś szczególne upadlanie, w taki sposób, w jaki mieliśmy do czynienia to przez 8 lat, czyli jakby to, że mamy większość, możemy wszystko, nikomu nie damy nic powiedzieć, będziemy wyłączali głos, damy 30 sekund na, na wypowiedź, no to, to, to A są... tego typu kar, to znam jednego miłośnika, koszykówki z torunia, choć złej drużyny, nieprawidłowej cudzysłów drużyny, w NBA jest kara za zamówienie lekceważąco od drużynie przeciwnej tak. i to od własnej drużyny, nie? bo przyjmuje się zasadę, że, że tylko idiota może za darmo motywować przeciwników. No, że to są zasady fair play. No, no I one też się tyczą w naszym życiu politycznym i prywatnym, to to przeżyliśmy. W w naszych życiach, wcześniej w sporcie, no, można dużo wyciągnąć lekcji i no, tak później przekładać to na zawód. A przewodniczący zawsze podkreśla, że my tu jesteśmy do pracy. Nie przyjechaliśmy tutaj, żeby się tam cieszyć, żeby tam się celebrować. Tu jesteśmy w pracy, w sejmie, A ty w rządzie czy nie, moje pytanie wynika z tego, znaczy, że... Jak... Śpisz czy sypiasz? Nie, nie, bo mówię, jak śpisz, mówię w sensie, bo jak widzę się o 7.30, poseł Myrcha składa dość precyzyjną relację z wydarzeń minionej nocy w NBA, to myślę, kurczę, on to oglądał, czytał? To tak różnie, nasze znaczy Na aplikacji część... sprawdzasz? To jest wszystkiego po trochu. Częściowo oglądam albo oglądałem. Jak się stanie do dziecka, no to tam... Jeszcze zobacz, jak były malutkie te przerwy, były długie, no to... Proszę to właśnie mnie denerwuje. Jak, jak to jest moje błogosławieństwo. Jak denerwuje, jest jest ma ja święty Tak, dziękuję, że, ta, to że to jest taka... Że w trzeciej nocy oglądamy. tak? W tak? powstanie no, do dziecka, wszystko ogarnie i, no. i... człowiek może się wyspać spokojnie, ale, ale prawda jest taka, że ja się ja, bardzo cieszę się Gajewska, z tej pasji. Kinga Gajewska jest najszczęśliwsza, jak są play w NBA, tak? Tak, tak, tak Ale jak to jak wszystko, sparingi, wszystko, w -tym bojętne, roku, obojętnie co. A to byli Lakersi z...? Grali z Miami hit. Uh -uh. Grali wtedy z Miami. No to sprawdziło? Tak to, to był 20 rok lato. To przed Milką było, przed urodzinami Milki. A no, dlaczego ty jesteś Lakers New Warriors? Bolebron? Nie, nie, to ma dużo dalsze Lebron, to już robi, K K Warriors. Tak, Lebron, tak. Tak, tak. Tak, tak. Nie, to trochę później, Magic? Ja, ja tak swoją uwagę zwróciłem na Lakersów, jak przyszedł do nich Szak w 190, chyba w czy 6 I roku. Kobe. Kobi już tam chwilkę, tak. Wtedy Kobi tam rok, rok później w 1997. Ale Szak, Szak z Penny Hardaway'em był moim ukochanym du duetem w Orlando Magic. Płakałem, jak Szak odchodził z Orlando, poszedł do Lakersów i całą swoją miłość przyniosłem też z Orlando do Lakers. I e, już tak zostało. I, I wszystkie kolejne tytuły z Szakiem i tak dalej to już super. No i o tak, ile, o, tak O sobie. ile yy, wasze życie byłoby trudniejsze, gdyby, gdyby się jeszcze był kibicem Bennej no, ale kiedyś bardzo się interesowałem, ale zwłaszcza w momencie, kiedy były popularne te gry i EA Sports i NHL, było naprawdę takim fajną widowiską, grą, to śledziłem. Teraz co jakiś czas sobie zerknę, co się dzieje w obu konferencjach, patrzę, tak zwłaszcza w playoffach. drużyny kojarzę, zawodników też, ale nie mam już siły. A programie. jak wyglądają w rodzinie, rodzinie Myrchów, Gajewskich, weekendy apolityczne? Czy zupełnie nie czy, nie... czy nie ma czegoś takiego, jak apolityczny weekend u polityka? No to zależy. No, czy okresy letnie są w ogóle ciężkie, no bo wtedy mamy bardzo dużo wydarzeń, zaproszeń, więc jesteśmy aktywni. Dożynki. Tak. Ten okres zimowy jest zawsze spokojniejszy weekendowo, więc jesteśmy... Za... Praktycznie co weekend, u jednych albo u drugich dziadków, tak? Ale nasi rodzice akurat są tak wybitnymi fanami no. polityki, są dużo bardziej e, radykalni a z, a od to, nas. Są też e, z, tak powiem, za KO i za Tuskiem. Tak, zdecydowanie no. cała rodzina. Więc jak tak, się. Tak. Ale, to, ale to tylko sprawia, że e, są od nas jeszcze większe oczekiwania. E, i... To ja mam też ten komfort, w rodzinie żadnego pisowca i wszyscy w rodzinie bardziej radykalni niż ja. <laughs> tak? No, no? Tak. jeszcze bardziej, tak? Wow, nie jest w ogóle emykalmie. Zresztą pan redaktor kiedy był na spotkaniu w Toruniu, to rodzice też mieli okazję być, siedzieli, słuchali, byli przeszczęśliwi. Więc to są też tak zaangażowani, że jak są spotkania, też uczestniczą, więc bardzo przeżywają tą, tą politykę. No i, no i się rzeczy to, co my robimy. A bo być, mamy dzisiaj to czterodniowe posiedzenie Sejmu. Nie, teraz już jest. Yy, 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 yy. Jedenasty dzień chyba Sejmu. Ja wiem, to, ale to, ten, ten tydzień, to jest cztery dni po świętach? Trzy dni, bo 3. od wtorku zaczęliśmy. Od 4, pałek, piątek. Piątek już piątek sanaty. Dobra, przepraszam, że włażę, do, do, włażę Wam do kuchni, ale jak się ogarnia święta, kiedy przez cztery dni w tygodniu świątecznym siedzicie od rana do wieczora w robocie? Proste. Spędza się urodziny. <grym> nie, nie, no przygotowujemy, przygotowujemy. No, nie. Tak? No tak. Tak no my, no tu Kinia przygotowuje, I bo uwielbia. Uwielbiam w kuchni robić fajne, takie eksperymentalne rzeczy. Więc... Co, co, Jakie to jest eksperymenty? W tym roku, właśnie już zamówiłam zakupy, Aha, właśnie zrobiłam zakupy przez aplikację. Już, już, już próbowałam, bo zrobiłam taką szybką próbę, w pół godziny ostatnio zrobiłam to. Ciasto francuskie, na to szpinak taki podsmażony z cebulą i kiedy wystygnie, to, ostygnie, to trzeba zmieszać z serkiem Philadelphia położyć później łososia w takiej marynacie miodowo-musztardowej. A to I nie jest jedna taki... z dwunastu potraw <grym> na stole będzie. Czy coś to jest zamiast góry. karpia? Nie. Nie, 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 karp musi być. Mój tata musi? nie lubi skarpia. No i piekarniczek 20 minut i No, w no, pieszczę francuskim petarda. No. a tak powiem, kolędy śpiewacie? Tak. Piewamy, tak? Piewamy. Już na grubo przed świętami Piewamy, na nas są kolędy. muzykalnie na rodzinę no. mój brat... A czy, czy to są amerykańskie kolendy, czy wolicie że... polskie? Trzeba. Jest jedna, bo to nie jest kolenda amerykański, amerykańska, to są piosenki świąteczne. Zresztą już e, w sierpniu. Oczywiście Maria Curry, tak? Ta Twoja ulubiona. To my już... Czasami jak się kinia rozpędzi, to już w październiku zaczynają ją mucić delikatnie pod Jak po to <laughs> No, ale, ale ona Christmas. Christmas nie? Tak, to już jak już wiem, że Kinią, no ty już wiem, że już jest dobra. Ja jak? najbardziej lubię ją z tej piosenki, która śpiewała z Whitney Houston When You Believe. A, to tak. Też, Ale my akurat jak w domu słuchamy już takich polskich kolęd, bo mamy umuzykalnioną rodzinę. Mój brat gra na saksofonie, na pianinie, na klawiszach. Ja gram na gitarze, dzieci. Ubieraj ja do tego. Jest zdecydowanie oby nie. Arek ma zdecydowanie zakaz wystąpień wokalnych, publicznych i prywatnych. Ale dobrze, to... dobrze <grywem> że... widzę dobrze. O, to <grywem> mogę tańczę, widzę, ale jeśli nie, nie śpię. Po 12 lat tańczył w zespole folklorystycznym Końdziłeczka. Tak, jako jedyny członek zespołu. Ale dobrze, że jesteś, dobrze jesteś na parkiecie? Tak, bardzo. <gry> Czy dałbyś się w tańcu z gwiazdami? Nie. No, no zdecydowanie, no tak? super tańczy. no Mógłbyś, super tańczy. Chcesz powiedzieć, nawiązując do paru pytań temu, że spoko, spokojnie z Bozakiem no właśnie, na parkiecie. Niego niego. Tak? że akurat w tańcu z Gwiazdami do, do, dominują standardy latino, czyli to akurat domena bo to ona tańczyła w zespole brawko, dobrze tak. pamiętam, tak, w brawko. To la, jest latino gor, 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 gorąco krwiste, tak? Więc my jak jesteśmy na weselach, to łączymy latino z oberkiem i to jest y, mieszanka wybuchowa. Tak. No. Pasterka będzie grana? Czy to czy, czy raczej odpoczywamy po, po, po ciężkiej wigilii? Nie, nie. Wigilia tradycyjnie od dziadków, ponieważ tam tam odwiedziną znajomych zazwyczaj. No może uda się nam na pasterkę chyba A tylko jedno z nas. W, w Toruń czy pod po Warszawą? W Błonie. W Znaczy macie taki magiczny trójkąt, tak? Błonie, Warszawa, Toruń. Znaczy już święta już poza Warszawą, tak? Święta to już Błonie, Toruń, już tak czysto rodzinnie, no bo już Tak prawie tak, to. Tak, tak. A Sylwester jest zwolniła was, was hołownia yy, z roboty yy, przed, tuż, tuż przed Sylwestrem? No, chyba tak. No nie, 28 mamy posiedzenia komisji yy, yy, jeszcze budżetowe, ale na Sylwestra, no nie mówmy oczywiście hop, ale wydaje się, że nie powinno być posiedzenia Sejmu. A bo mówmy hop, yy, idziecie na Sylwestra, chodzicie? Yy, w tym roku się wybieramy z przyjaciółmi tak na taki, tam imprezę, taki mały bal. W zeszłym roku też nam się udało, no tak? ale no... No, to ja... do pytania, bez dziadków byśmy nie dali rady w Toruniu. Dziadkowie to... zajmują się dziećmi. Czyli, jak rozumiem, Toruń nie jest czymś, co z założeniem gruchocze życie rodzinne, małżeńskie. Tam mamy życie takie towarzyskie, prawda? Aha, czy, czy, tak. czy, 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 czy to jest jakiś steryt, który ekstra, tak? Tak. No mamy przyjaciół, Tak, więc... To mamy właśnie taką wspólną dużą paczkę. I... Serdecznie to oni wiedzą, jest... no oni wiedzą o kim mówimy. Ale to jest paczka, pa, pa, że tak powiem, nie klubowych, ale klubowa? Nie, zupełnie spoza polityki. Zupełnie. Chociaż oczywiście to polityką się bardzo interesująca, ale zupełnie tak. spoza polityki. A tu kiedyś było, w zeszłym kadencji, było coś takiego: klub młodych. PEO, istnieje coś takiego? Ale to, to media go tak wykrowały. Było coś takiego, sam byłem na spotkaniu, więc. Ale to. Aha, to było to, 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 tak, tak. no, to była taka grupa towarzyska. No tak, no to ale i taka przerodziła się w takie, w, przybrała taką formę takiego, no właśnie, klubiku dyskusyjnego z różnymi gośćmi. Pan redaktor też miał okazję uczestniczyć. No ale to raczej miało taką formę, żebyśmy utrzymywali jakiś taki... Yy, poziom intelektualny. Znaczy w sensie, tak, jakąś burzę mózgów, dyskutowali o sprawach bieżących, o polityce, o tym, co się dzieje, nie tylko nie w gronie posłów. Zrobiło się ciuty pusto na wiejskiej, jak połowa, jak pan poseł Myrcha wyemigrowała do ministerstw, jedni na szucha, drudzy do sportu. Ja nie spotykam tu połowych ludzi, których spotykałem w każdy czwartek. <laughs> Więcej miejsca dla nas i krótsza kolejka do <laughs> Na no, pewno jest to odczuwalne i przy pracach komisji, nasze, każde zaangażowanie nasze tam w ministerstwach, to się już, że tak powiem, muszą wziąć i biorą na barki wszyscy inni posłowie, no bo muszą wiedzieć więc muszą zagospodarować wszystkie komisje, więcej wystąpień sejmowych, muszą prowadzić jak, więcej jak to, ustaw. Jak to żona nie została ministr... jak to dobrze, że żona nie została ministrem, bo wtedy logistyka byłaby już zupełnie makabryczna, nie? No, no to w, w taki, tak byśmy się, tak wymiennie takie rzeczy by. to polityka społeczna, to było coś takiego. No, tak. tak. Wielu talentów. Społeczna, edukacja, nie, nauka. No. Dla nas priorytetem jest rodzina i też mamy zasady. <grym> nie, no na pewno rodzina i musimy tak dobierać sobie obowiązki, żeby nigdy tego dzieci nie odczuwały. Tak. Było to później jest się zbiera plony. No. Na końcu. A co? Czy, czy, czy mi się wydaje, czy szefowa tutaj jest w waszym bułacie, nie? Nie, no. Zawsze ma ostatnie zdanie. Mhm. No. No. Nie, no, ale mówię, zawsze dzieci najważniejsze. Tak czy jak, a propos tego zwolnienia miejsca, jak teraz siedzę w tych ławach sejmowych i patrzę na rząd, to tak naprawdę miło popatrzeć. Tak fajnie, mamy że mamy ten ja tak, sami znajomi. Tak, nie, że, że fajni kompetentni ludzie. Kompetentni ludzie. No jak znam dobrze na przykład naszego ministra finansów i jego kompetencje, no wiedzę, to po prostu Serce się raduje i czuje się taka bezpieczna. Jak widzę, że naszymi służbami będzie opiekował się minister Siemoniak, to też już mam taki jestem ministra finanse, finansów, zwłaszcza jak tu siedział parę miesięcy gdy przed tak. tym, gdy został minister finansów, to, to opowiadał tak. mi, że właśnie, że on spokojnie może pozwolić sobie na politykę, bo żona zarabia na ten interes. E, tak, tak. No wiemy. Ale on to robi widać że wielki z wielkiej pasją. pasją, mega wielką miłością do tych finansów. Lubi liczby, Lubię. inaczej niż Bush. Słynna anegdota: z, yy, George Bush wchodzi do sali, gdzie są, ma, być, ma być konferencja prasowa, trzyma jakąś wielką księgę i mówi: Widzę tu masę kartek, a na nich dużo liczb. To chyba budżet. O, to chyba junior. Junior. No, 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 senior taki chyba bardziej. Senior no wyczytał wszystko. No, 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 po seniorze byśmy się spodziewali samych najlepszych, najlepszych rzeczy. No i, i, I wracając, i, i patrzy się na, na ten rząd, naprawdę pełen kompetentnych ludzi, wielu młodych, takich powiedzmy sobie około 40, 40 paru lat, to jest taka, taka fajna antyteza, tego co było przez ostatnie 8 lat, gdzie było pełno niekompetencji, dużo takiego doboru po jakiejś kole, koleżeńskiej, koleżeńskiej stopie. A macie tam znajomych po drugiej na, po drugiej stronie sali. Pisie? No. Ale to raczej taka znajomość raczej taka czysto zawodowa, tak, że znaczy, dzień dobry, dzień dobry. No, tam jeszcze ewentualnie, zwłaszcza jak się z jednego okręgu wyborczego i się znamy dłużej, tak jak na przykład z Krzyżkiem Mardanowskim, no to jeszcze tam jesteśmy w stanie, po, sobie porozmawiamy o jakichś tam sprawach bieżących. No ale raczej to jest taka zawodowa, czysto kurtuazyjna znajomość. Czy serduszko bardziej pasuje do glopel, glopel, klapy marynarki niż do sukienki? Y nie, to chyba Ale w marynarce, w marynarce naprawdę dużo łatwiej wpinać, panie mają dużo większy problem, I żeby... I lata będziecie tak chodzić z serduszkami? Czemu tylko cztery? Nie. Nie. Przepraszam, żona mówiła, żebyś, żeby nie było triumfalizmu. Tak. ale. Ja tylko pytam. Nie, nie, no... Znaczy wspaniały, wspaniały symbol, pokazujący to, co jest dla nas istotne, o czym mówił zresztą premier, Morawie, premier Tuskwy w Ekspoze? Czy o tej takiej polityce miłości, takiej szeroko rozumianej, takiej postaci patriotyzmu, miłości do swojej ojczyzny, w biało-czerwonych barwach serduszko noszy. Lepiej się nie da w tym obrazku spuentować polityki. Słuchajcie, bardzo dziękuję za, za rozmowę. Cieszę się, że po paru miesiącach nam się udało. wesołych świąt, najlepszego w nowym roku. Dla Pana redaktora, dla Państwa dziękuję. również. Wszystkiego dobrego do końca święta. świąt.